Jeżeli chodzi o zarządzanie swoim budżetem domowym, to tutaj najlepiej z grup zawodowych, które przebadaliśmy, wypadła branża IT, pracownicy służb mundurowych i pracownicy finansów. Taką ciekawostką, jeżeli chodzi o branżę finansową, jest to, że właśnie osoby, które posiadają kompetencje i wiedzę i wydawałoby się nam, że potrafią najlepiej spośród badanych grup zarządzać finansami, jest to, że finansiści bardzo lubią wydawać spontanicznie pieniądze. Ostatnie miejsce w tym rankingu zawodów czy branż, które nie radzą sobie dobrze. Tutaj można byłoby wymienić branżę handlową, branżę usługową i na końcu branżę też budowlaną. Jeżeli chodzi o rozważne zarządzanie finansami, to jest na pewno planowanie z dużym wyprzedzeniem właśnie takich dużych wydatków i w miarę możliwości regularne odkładanie pieniędzy po to, żeby mieć tą poduszkę bezpieczeństwa na wypadek, gdyby takie trudności finansowe się pojawiły.